powiedział harcmistrz Stefan Mirowski, harcmistrz, członek Szarych Szeregów, a także w przyszłości, a właściwie już teraz w przeszłości, jeden przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego. A mianowicie powiedział on, iż my również jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec, z tą różnicą, że my nie musimy pięknie umierać, ale pojawia się pytanie, czy potrafimy pięknie żyć. I dla mnie, jako dla harcerki tej organizacji, pięknie żyć to pełnić służbę. Służbę 60-70 lat temu pełnili również ci harcerze, którzy walczyli i służyli w Szarych Szeregach. Sytuacja, która ich została, zmusiła ich do tego, że musieli oni chwycić do ręki karabin i walczyć po to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, wolno myśleć, dokonywać wolnych wyborów. Moja służba w dniu dzisiejszym już nie polega na tym, że ja również chwytam do ręki karabin i walczę, bo na szczęście oni tę niepodległą Polskę wywalczyli dla mnie. Moja służba w organizacji, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego, polega na tym, że jestem tutaj dla Was. Organizuję Wam biwaki, organizuję Wam zbiórki, organizuję Wam obozy. Natomiast Wasza służba, harcerze i harcerki, polega na tym, że Wy musicie się tego harcerstwa uczyć. Musicie się uczyć, a właściwie chcecie, tego, czym jest praca z sobą, czym jest praca nad sobą, jakie są harcerskie ideały, uczycie się symboliki, poznajecie techniki harcerskie, a także poznajecie właśnie życiorysy tych pięknych ludzi, którzy walczyli dla Was w Szarych Szeregach.